Zaczynać. Witam bardzo serdecznie na mojej drugiej sesji, a dzisiaj już trzeciej. To jest sesja, która jest poświęcona czytnikom płytek. Czytniki płytek to narzędzia powszechnie wykorzystywane, na pewno Państwo macie z nimi styczność, ale Perkin Elmer ma w swojej ofercie ciekawe rozwiązania i nie tylko dotyczy to samych urządzeń, ale również ale również dotyczy to odczynników i, i tych różnych technologii pomiarowych, i o tym też, też chciałbym Państwu troszeczkę powiedzieć. No, rodzina czytników składa się z trzech, jakby, grup czytników, to znaczy są to czytniki typu Victor, NSight i Envision, natomiast każdy z nich ma bardzo dużo różnych konfiguracji, różnych Wariantów i tak naprawdę każdy można dobrać dokładnie pod, pod, potrzeby, pod potrzeby badacza. Ta tabelka się będzie pojawiać jeszcze kilkukrotnie, przy okazji omawiania każdego z modeli, więc w tej chwili po prostu chciałem zasygnalizować, jaką rodzinę czytników mamy, a wrócimy do niej troszkę dokładniej później. Pierwszy czytnik, wiktor Niwo. Wiktor Niwo to jest czytnik, który ma bardzo dużo zalet przy stosunkowo niskiej cenie. Czyli jest to taki czytnik, który pozwoli Państwu na prowadzenie wszelkich typów badań, to znaczy absorbancja, fluorescencja, luminescencja to każdy z nich potrafi. Natomiast mogą również być wyposażone w system do detekcji alfa to jest alfa, odczyt alfa oparty o laser. Do czasowo rozdzielczej fluorescencji i do polaryzacji fluorescencji. Więc jak Państwo widzicie, praktycznie wszystko, co, co chcielibyśmy badać w czytniku, możemy tutaj zmierzyć. Ale dodatkowo ma kontrolę temperatury, ma tę kontrolę środowiska, w związku z tym możemy prowadzić w nim badania na żywych komórkach. Ma dyspenser, więc możemy badać kinetykę, a także ma możliwość sterowania przez Wi-Fi. A ze względu na swoje małe wymiary, bardzo łatwo jest go gdzieś przenieść, więc jeżeli chcemy pracować z żywymi komórkami, możemy go po prostu wstawić pod szafę do komory laminarnej i sterować za pomocą połączenia bezprzewodowego. Oczywiście również można połączyć go przez sieć LAN i wtedy sterowanie jest w sposób tradycyjny. Wiktor Nimwo przeznaczony jest do laboratoriów, które mają taki powiedziałbym, przeciętny. Przeciętny, przeciętną przepustowość. Natomiast bardzo dobrze sprawdza się w laboratoriach, w których mamy bardzo wielu użytkowników, i każdy z nich może mieć własne protokoły i własne typy eksperymentów, i jakby nie ma żadnego problemu, żeby wszyscy z tego jednego aparatu korzystali. Ma wysoką czułość i dobrą cenę co jest, myślę, ważną zaletą. Jeżeli chodzi o jego budowę, może być wyposażony w dwukanałowy dyspenser, ja za chwilę pokażę, jak on wygląda w szczegółach. Ma małe wymiary, to jest bardzo ważna jego cecha. Proszę zwrócić uwagę, że szerokość 20 cm to jest niewiele szerzej niż wąski brzeg płytki wielodołkowej. Głębokość 50 cm, wysokość jest około 30, więc stanie spokojnie w każdym, w każdym laboratorium i nie będzie zajmował miejsca. Można w nim zamontować do 32 filtrów, czyli to jest całkiem duża ilość. Przy czym, jak za chwilę pokażę, ten zmieniacz filtrów jest w sposób taki bardzo pomysłowo skonstruowany. Natomiast ze względu na jego budżetową cenę, nie mamy w nim monochromatorów, ale ilość filtrów, którą możemy zastosować, no, myślę, że może to nam zrównoważyć ma możliwość temperatury kontroli, odczytu od góry i z dołu. Tak jak mówiłem, może być sterowany przez Ethernet lub Wi-Fi. I co jest ważne, oprogramowanie zainstalowane jest w urządzeniu. Sterowanie odbywa się z poziomu przeglądarki. W związku z tym nie ma znaczenia, czy macie Państwo Macintosza, czy macie Państwo PC, czy macie Państwo laptop czy tablet z Androidem. Każdym z tych urządzeń możecie Państwo sterować tym, tym czytnikiem. My proponujemy albo laptop, albo tablet. Natomiast jeżeli macie Państwo jakiś na przykład niepotrzebny komputer, który ma wyjście internetowe takie lanoskie, też można go podłączyć. No, czytnik, regulator stężenia gazów i płytka testowa, która pozwala na weryfikację jakości pracy urządzenia. Wspomniałem Państwu o tym, o tym zmieniaczu filtrów. To jest kołowy zmieniacz filtrów, który ma dwa współosiowe koła. Pierwsze z tych kół to jest koło z filtrami wzbudzeniowymi, drugie z filtrami emisyjnymi. Ale konstrukcja pozwala na wymianę filtrów pomiędzy kołami z poziomu komputera, czyli bez jakby ingerencji fizycznej. W związku z tym możecie Państwo mieć jeden komplet filtrów. I w zależności od eksperymentu, część z tych filtrów wykorzystywać do wzbudzenia, część do emisji. Nie musicie Państwo mieć zduplikowanych filtrów, jeżeli taka sytuacja występuje, że te same filtry wykorzystujemy raz do emisji, raz do wzbudzenia. I oczywiście możemy sobie te filtry również ręcznie wymieniać w tym zmieniaczu, czyli możemy je uzupełniać, jeżeli dojdziemy do wniosku, że potrzebne nam są inne długości fali do eksperymentu. Wiktor Niwo pozwala na pomiar absorbancji albo w oparciu o filtry, albo w oparciu o metodę spektrofotometryczną. To są dwa różne modele i ten model, który mierzy absorbancję w oparciu o filtry, pozwala na większą czułość, natomiast ten model, który mierzy spektrofotometrycznie, spektrofotometrycznie pozwala na większą elastyczność i szybkość pomiarów. Tak wygląda. Tak wygląda dyspenser. Jest on dwukanałowy, to jest dyspenser strzykawkowy, ale pozwala spokojnie na prowadzenie, na prowadzenie badań kinetycznych. Regulacja temperatury, regulacja stężenia gazów. Co jest ważne, możemy w tym aparacie również uzyskać warunki hipoksji. Jeżeli chcemy pracować z komórkami, które wymagają hipoksji, to również jest to tutaj możliwe. I teraz konfigurację. Mamy dwa główne typy, czyli wiktor niwo F, wiktor niwo S. F oznacza pomiar absorbancji na, po, z wykorzystaniem filtrów, S z wykorzystaniem spektrometru. I mogą być one dodatkowo wyposażone w funkcję odczytu alfa, czasowo rozdzielczej fluorescencji i polaryzacji fluorescencji, no i w zależności od tego, jakby, jak są wyposażone. To mają o, o odpowiednie nazwy. Oczywiście, co do konfiguracji, bardzo chętnie z Państwem porozmawiam o tym w szczegółach w sesji pytań i odpowiedzi. Bardzo dużo not aplikacyjnych, ja tu kilka z nich pokazuję. Takie ciekawe aplikacje to jest oznaczanie ilościowe białka i kwasów nukleinowych, badania proliferacji komórek, ale również i te bardziej zaawansowane technologie, które, które, które są dostępne. Kolejny aparat. aparat Ensite. Ensite, który może być wyposażony w podajnik, automatyczny podajnik płytek, czyli tu już troszkę idziemy w stronę HTS-u. Średnia przepustowość, średnia ilość użytkowników, czyli to jest tak troszeczkę, powiedzmy, jeżeli chodzi o przepustowość wyżej niż, niż, niż Victor Niwo. Natomiast nadal jest to taka w miarę typowa przepustowość dla laboratoriów. Co jest w nim ciekawego? Oczywiście możemy w nim wykonywać wszystkie typy, klasyczne typy badań, takie jak na czytniku, czyli fluorescencję, luminescencja, absorbancję, alfę, ale również cytometrię obrazową, ponieważ tam jest zamontowany mikroskop. Mikroskop, który pozwala na obrazowanie komórek w świetle przechodzącym oraz w trzech kolorach, w trzech długościach światła fluorescencyjnego. Obrazowanie w świetle przechodzącym również z kontrastem fazowym pozwala na przykład na badanie migracji komórek, konfluencji, proliferacji. Obrazowanie w zakresie fluorescencji pozwala na dokładniejszą charakterystykę komórek, które mamy w naszym materiale badanym i później na tych samych komórkach możemy przeprowadzić badanie badanie Typowymi technikami, czyli właśnie absorbancji, fluorescencji czy, czy luminescencji, i możemy sobie te wyniki skorelować. I tak mamy cały szereg zastosowań, w, które, w których wykorzystujemy możliwość obrazowania komórkowego. Do tego mamy właśnie możliwości stosowania technik charakterystycznych dla wszystkich innych czytników płytek. W związku z tym możemy w taki dużo szerszy sposób analizować materiał, który poddajemy naszym badaniom. Podkreślam właśnie tę funkcję cytometrii obrazowej w tym, w tym urządzeniu. No i wreszcie nasz okręt flagowy, czyli Envision. To jest urządzenie najszybsze o największej przepustowości, z drugiej strony przeznaczone jest raczej do po prostu konkretnych typów badań przesiewowych. To znaczy, tu nie, nie jest wygodnie, jeżeli mamy różnych użytkowników z różnymi testami, bo raczej założenie jest takie, że ten aparat po prostu jest wykorzystywany do dużych badań przesiewowych. I oczywiście wszystkie te funkcje, które które każdy czytnik spełnia, czyli znowu fluorescencja, absorbancja, luminescencja, czasowo rozdzielcza, fluorescencja, polaryzacja fluorescencji i, i alfa. Mamy dwa modele Envision, to jest Envision Excite i Envision HT. Różnią się tym, że HT, który jest przeznaczony do, do wysokoprzypustowych badań, różnią się tym, że, że Envision HT posiada dwa. Dwa fotopowielacze do odczytu emisji, emisji promieniowania. Także dzięki temu możemy znacznie szybciej, znacznie szybciej obrazować. Nie obrazować, tylko mierzyć komórki. Czy powiedzmy nasz materiał, który jest do tego przeznaczony. Opcjonalnie może być wyposażony właśnie w alpha screen, w ultraczuły detektor luminescencji, w kontrolę temperatury, w czasowo rozdzielczą fluorescencję opartą o laser, ale również w monochromatory do absorbancji i do fluorescencji, w podajnik, płytek i w dyspenser. Droga optyczna jest, czy opty, moduł optyczny jest oddzielony od filtrów, dlatego że. Dlatego, żeby łatwiej nam było te filtry wymieniać i dobierać do eksperymentów, które planujemy prowadzić. I te filtry, jak Państwo widzicie na obrazie, są znakowane kodami paskowymi, w związku z tym zresztą również i moduły optyczne. W związku z tym aparat bardzo łatwo sam orientuje się w tym, co mu wprowadzamy i na drodze automatycznej definiuje definiuje te urządzenia, czyli te moduły, którym mu wprowadzamy. Tu jest pokazana właśnie ta podwójna optyka w Envision HT. Mamy dwa fotopowielacze. Możemy jednocześnie, jednocześnie sczytywać i rejestrować dwie długości fali światła. I teraz chciałem przejść, ponieważ czas nas goni, do, do technologii, które, które, które możemy stosować w tych urządzeniach, w tych czytnikach płyt. Absorbancja, luminescencja, fluorescencja, ja myślę, że jest Państwu bardzo dobrze znana. Jeżeli nie, to służę w sesji pytań i odpowiedzi informacjami na ten temat. Natomiast ja się chciałem skoncentrować i pokazać Państwu pokrótce inne technologie, które Perkin oferuje i które rzeczywiście mogą bardzo ułatwić Państwu pracę. Pierwszą z nich jest technologia Alfa. Technologia Alfa to jest taka alternatywa do klasycznej Elisy, która nie wymaga etapu płukania. Dlaczego? Dlatego, że sygnał uzyskujemy tylko w momencie, kiedy kulka donorowa jest w pobliżu kulki akceptorowej, a tak się dzieje tylko wtedy, kiedy one są połączone poprzez analit, którego poszukujemy w naszej próbce. I teraz, jeżeli te kulki są w pobliżu, w odpowiedniej odległości, i kulkę donorową oświetlimy światłem o długości 680 nanometrów, to ona wydziela z siebie tlen singletowy. Ten tlen singletowy dociera do kulki akceptorowej, gdzie reaguje z barwnikiem, który w tej kulce się znajduje i ta kulka emituje światło o długości 615 nanometrów. I tak jest tylko wtedy, kiedy pomiędzy nimi występuje analit, czyli cząsteczka, której stężenie chcemy określić w naszej próbce możemy to, tą technologię w bardzo różny sposób sobie modyfikować tu jest przykład gdzie na przykład badamy fosforylację białek i przeciwciało które jest połączone z kulką akceptorową rozpoznaje tylko te epitopy które są dla niego dostępne w momencie kiedy białko Uległo fosforylacji. W związku z tym, jeżeli białko nie jest ufosforylowane, to kulka akceptorowa nie przyłączy się do tego kompleksu i nie mamy sygnału. Podobnie może być, jeżeli na przykład mamy dwie cząsteczki, na przykład białek, które mogą ze sobą oddziaływać, i wtedy jedną z kulek wyposażamy w przeciwciała przeciwko jednemu białku, drugą w przeciwciała przeciwko drugiemu białku i. Tylko jeżeli te białka ze sobą oddziałują, są połączone, to uzyskujemy sygnał, ponieważ kulki będą w odpowiedniej odległości od siebie tylko w momencie, kiedy te dwa białka będą ze sobą oddziaływać. Technologia DELFIA. Tutaj już wchodzimy w zakres technologii z tak zwanej fluorescencji czasowo rozdzielczej. To jest technologia, która wymaga etapów płukania, ale wykorzystujemy tutaj właściwości lantanowców które dają silny sygnał przy długości fali 615 nanometrów, na przykład w przypadku europium. I cała procedura polega na tym, że tak jak w normalnej elajzie klasycznej tworzy nam się kanapka, ale po ostatnim etapie płuczenia, płukania dodajemy wzmacniacz, który, czy enhancer, który powoduje dysocjację cząsteczki lantanowca i... On wtedy może nam emitować bardzo silny, bardzo silny sygnał. To jest taka technologia, która gwarantuje nam bardzo dużą czułość, czułość detekcji. Druga technologia z kolei, czyli FRED. Znowu uzyskamy sygnał w momencie, kiedy nastąpi transfer energii z donora do akceptora, a on nastąpi tylko w momencie, kiedy te dwie cząsteczki będą ze sobą oddziaływać. Czyli to jest metoda na badania oddziaływania międzycząsteczkowego. Przyczyn, odległość, która jest wymagana do zajścia tej, tego transferu jest znacznie mniejsza niż w przypadku odległości wymaganej przez technologię alfa. W związku z tym w technologii alfa możemy badać znacznie większe kompleksy. Ale z kolei technologia FRED ma bardzo wielu zwolenników, więc też możemy do niej zaproponować odczynki pomiar polaryzacji fluorescencji To jest tak, że jeżeli mamy jakieś białko fluorescencyjne, które znajduje się w stanie wolnym w roztworze, to ono będzie rotować pod różnym kątem, będzie się obracać i w związku z tym ta nie będzie jednorodnej polaryzacji sygnału, polaryzacji fali świetlnej, którą ten barwnik emituje związany z tym, z tym białkiem. Natomiast jeżeli to białko jest związane z receptorem, czy w ogóle z powierzchnią, np. błony komórkowej, to jest ono w tym momencie ustabilizowane i ta polaryzacja jest znacznie lepiej odczytywana. Stąd możemy to zmierzyć, i to jest bardzo dobra metoda do badania oddziaływania ligand-receptor. I teraz technologie, technologie typu Light. To są technologie luminescencyjne, które wykorzystują reakcję, w której lucyferyna w obecności ATP, tlenu i jonów magnezu oraz oczywiście enzymu lucyferazy jest utleniana do oksylucyferyny z wydzieleniem kwantu światła. I tę technologię możemy zastosować właściwie do takich dwóch głównych typów eksperyment. To znaczy możemy po prostu stwierdzać aktywność lucyferazy w komórkach. Jeżeli mamy komórki transfekowane lucyferazą, możemy sprawdzić czy jest ona produkowana konstytutywnie bądź też czy na przykład jeżeli lucyferaza jest połączona z produkcją innego białka, to czy na przykład aktywacja produkcji tego białka nam w komórce zachodzi. Albo możemy wykorzystać to do detekcji ATP. I tak robimy w przypadku, w przypadku badań cytotoksyczności, na przykład. Kiedy to wiadomo, że komórki martwe tego ATP zawierać nie będą, a komórki żywe ATP zawierają znacznie więcej. W związku z tym możemy sobie to, to porównać. I właśnie takie typowe aplikacje dla testów ATP Lite to jest cytotoksyczność, to jest badanie proliferacji, no i również kwantyfikacji komórek. Możemy mieć wariant prostszy, bądź, czyli one-step, bądź dwuetapowy. To jest zależne od, od typu testu, który wykonujemy i aplikacji. Natomiast, tak jak Państwo widzicie, procedura jest bardzo prosta i niewymagająca bardzo dużo czasu. I jeśli chodzi o czytniki w tym momencie, to już byłoby wszystko.